Witamy wszystkich hodowców i sympatyków sportu gołębiarskiego. Dziś gościmy w hodowli Jarosława Chlebickiego, czołowego hodowcy oddziału Płoty o numerze 0407 Okręgu Szczecin, regionu drugiego północ. Jarek, chciałbym z Tobą dzisiaj przeprowadzić szczery wywiad na temat hodowli gołębi pocztowych. Chodzi mi przede wszystkim o zasady prowadzenia hodowli. Chciałbym przybliżyć Twoją postać. Niekoniecznie w kontekście dokładnego rozpisywania się, omawiania produktów, które stosujemy, karm, jakimi stosujemy. Chodzi mi generalnie o zasady. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Cię zapytać, jak zaczęła się przygoda z gołębiami, które tutaj w Sosnowcu zamieszkują? Witam serdecznie wszystkich. Zaczynamy klasycznie, czyli od historii. Moja historia w zasadzie, jak u większości z nas, jest w zasadzie gołębie mam od wczesnego dzieciństwa, czyli jako dziesięciolatek. Zdobyłem niezupełnie uczciwie gołąbka, którego miałem, który nie był mój, a powiedziałem, że to jest mój. No i rodzice, w związku z tym, że spodobały mi się gołębie, rodzice pozwolili mi na zachowanie gołębi. Pierwsze to były gołębie pawiki, które trzymałem, jakieś garłacze. Później zaczęły mi się podobać gołębie pocztowe. No i w zasadzie generalnie od dzieciństwa z dużymi przerwami, bo liceum, studia, później wieloletni okres pracy był bez gołębi, ale tak ostatnie 15 lat zajmuję się bardziej lub mniej. Staram się coraz bardziej profesjonalnie podchodzić do naszego hobby, sportu. To, że Twoje wyniki są, można rzec, spektakularne w ostatnich latach, pokażemy w załączeniu puchary, jakie udało się zdobyć w tej hodowli przez ostatnie 5 lat na przykład. Jarek, jak uważasz, gdzie tkwi sedno sukcesu, jak gdyby w hodowli gołębi wyczynowych? Bo rozmawiamy sobie w tej chwili już o gołębiach stricte sportowych. Tak. To jest bardzo złożony problem i to nie problem, ale zagadnienie, które trzeba byłoby rozłożyć na wiele czynników. Tak? Poprosiłeś o mnie na samym początku wywiadu o to, żeby te wypowiedzi moje były szczere. No one będą do szpiku kości szczere. Czynników jest wiele. Mi udaje się, nie wiem, czy są to jakieś spektakularne, jak określiłeś, wyniki, ale już cokolwiek mam dużo radości z wyników. One są odległe, ponieważ moim marzeniem byłoby jeszcze wyżej zajść, podobnie jak wielu moich super wspaniałych kolegów. Jeszcze długa droga przede mną, aczkolwiek zapewne będzie wyjątkowo kręta i nie wiem, czy wszystkie zakręty uda mi się pokonać. Ale generalnie, Marcin, te ostatnie 5 lat, no to jest pasmo jakichś tam sukcesów, na które złożyło się dużo szczęścia. Miałem dużo szczęścia, gdyż na swojej drodze spotkałem odpowiednich ludzi. Ludzi, którzy, ponieważ te wcześniejsze lata, kilkanaście lat, no to było lotowanie, które, określmy to, miałem ogromną radość, że gołębie wracały. Miałem ogromną radość, gdy jeszcze będąc, przyjeżdżając tutaj na weekendy, gdzie gołębie były pod dachem, a nimi zajmowała się wyłącznie babcia mojej żony. No tak. Jak pierwszy sukces, mój czarnuszek przyleciał z 500-ki jako pierwszy w oddziale. To już nawet nie wiem, który rok to był, ale to było spektakularne dla mnie zwycięstwo. Widziałem, jak zawsze wychodziło nawet gołębie, gdy siedziały jeszcze w kabinie transportowej. Ja już byłem w polu i czekałem na te gołębie i to było wiele, wiele, wiele godzin. Rozmyślałem sobie, ale z samego rozmyślania mojego niewiele wynikało. Na swojej drodze w którymś momencie spotkałem odpowiednich ludzi, którzy ukierunkowali mnie, którzy oddali mi szczerze swoją wiedzę, oddali mi
niejednokrotnie za darmo gołębie, które stanowią trzon mojej hodowli. Przekazali mi wiedzę hodowlaną, przekazali mi wiedzę medyczną. I tutaj, skoro pytasz mnie o szczere wypowiedzi, to chciałbym te osoby zaznaczyć i będę starał się chronologicznie wymieniać te osoby i parę słów o nich. Pierwszą osobą, która wyciągnęła do mnie rękę, to był Andrzej Warchoł, tegoroczny mistrz w kategorii C, piąte miejsce w Polsce. On sprezentował mi przez dwa kolejne sezony kilkanaście gołębi, których krew płynie do dzisiaj. Moim najlepszym samcem rozpłodowym jest samiec 1032, który jest czystym dzieckiem gołębi pochodzących od Andrzeja Warchoła. Podkreślam, te gołębie były oddane za darmo, no ale pomarnowałem je, gdyż wiedza, którą dysponowałem wówczas, niestety znacząco odbiegała do tego, w stosunku do tego, co jest w chwili obecnej. Wymęczyłem, potraciłem te gołębie. Dzięki Bogu, że trochę tych genów pozostało. I teraz zaczną się prawdziwe, jeszcze większe skoki w cudzysłowie karierze gołębiarskiej, bo nie jest to tajemnicą, że się znamy. No nie. Znamy się od wielu lat i bardzo dużo wiedzy, główną wiedzę, którą posiadłem, no to zawdzięczam Tobie. Nie miło mi to słyszeć. Tą wiedzę przyswoiłem na tyle, ile potrafiłem. Na tą wiedzę starałem się przeanalizować i wyciągnąć w swojej hodowli, co moim zdaniem, tą kwintesencję, ponieważ informacje ogólne, które stanowią podstawę każdej hodowli i do nich trzeba dokładać pewne elemenciki, które w danej hodowli będą elementami kluczowymi w progresie hodowlanym. Tą podstawę od Ciebie otrzymałem. Otrzymałem też od Ciebie wiele gołębi. Po Twojej samicy mam najlepszego lotnika regionu drugiego północ. W zeszłym roku, dwa lata temu, to jest 21 rok, przy takiej ilości konkurentów, takiej ilości wspaniałych, super hodowców, jak są w Toruniu, Bydgoszczy, w Trójmieście, no to jest dla mnie chyba to jest największy sukces i największą radość, jaką w życiu miałem. Także u Ciebie muszę powiedzieć, że 70-75% wiedzy hodowlanej otrzymałem od Ciebie. Później zaczęły się, miałem dużo również szczęścia, że przez jeden sezon pracował u mnie Mirek Grzybowski, który porozmawiał ze swoim bratem, ażeby dostarczyć mi tutaj materiał, ponieważ Mirka zdaniem był on dobry, ale nie na tyle, żeby tutaj konkurencję troszeczkę zostawić w tyle. No i udało mi się pozyskać z hodowli Grzegorza Grzybowskiego oraz Rafała. Tu chciałbym bardzo podkreślić, ponieważ swojego czasu też kręciłem filmik, gdzie nie zaznaczyłem, że jest to hodowla ojca i syna i Rafał się na mnie obraził. Przepraszam Cię Rafał, to było nie tak, ale nie sądziłem, że to będzie stanowiło dla Ciebie tak duży problem. W każdym razie od Grześka i Rafała Grzebowskich otrzymałem naprawdę kapitalny materiał, jak mówi klasyk Marcin Bochyn, Chynek, zwany Bochynem, do którego chciałem właśnie tak przejść i kolejne. Dzięki Tobie właśnie zapukałem do Marcina Bochynka, tak jak on kiedyś, dziesiątki lat wstecz, pukał do gołębników niemieckich po nocach, tak któregoś dnia pojechaliśmy do Marcina Bochynka, zobaczyłem jego hodowlę, zachłysnąłem się tym,
Nabyłem od niego gołębie, które... Gołąbek oryginalny jeszcze od Marcina, bochenka samiczka 2149 na oryginalnej obrączce, to podkreślam. Jest w zeszłym roku, w 2022, najlepszym lotnikiem w maratonie w okręgu trzecim, więc... A ten gen tak mi się... Panowie grzyboscy, pan Buchynek i hodowla w jakim stopniu Andrzeja Warchoła, to jest właśnie ten sukces, który ty określasz, plus wiedza o ciebie oraz tych innych hodowców. Tak, poza tym nikogo nie znam. Mam również gołębie od kolegi Pielesiaka, mistrza Polski, na które nie narzekam. Zobaczę, jeszcze są w formie testowania i zobaczymy. Natomiast... To są młodsze ptaki, tak? Tak. No, najstarsze, znaczy nabyłem z rocznika 2018 roku. One są u mnie 2 lata albo rok. Ostatniego gołębia nabyłem w zeszłym roku, także trudno mi powiedzieć. Te, które mam, te starsze, są u mnie 2 lata. No, w tym roku na przykład najlepszą samicę od kolegi Pielesiaka sparzyłem ze swoim protoplastą całego gołębnika z 1032, bowiem zarówno jak i on, jak również ona, z czymkolwiek bym nie sparzył, gołębie zostają i funkcjonują w mojej hodowli. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, bo znam doskonale gołębia 1032, nie znam samicy od pana Leszka. Natomiast no, jeśli chodzi o walory rozpłodowe gołębia 1032, no, są niepodważalne. Gołąb wydał już kilkoro wspaniałych dzieciaków. Myślę, że 75% gołębnika to też możesz, myślę, uznać za swój osobisty sukces, że gołębnik rozpłodowy jest oparty o gołębia, którego sam sobie wyhodowałeś, prawda? Tak. W gołębniku rozpłodowym w tym momencie mam 7 synów 1032. No to i wszystkie są niebieskie. Sama mówi za siebie. Ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale tu chciałem się taką informacją, moim doświadczeniem podzielić z hodowcami. Nie wiem, czy to jest prawda, ale mam jedną zasadę. W momencie po 1032, jeśli wychodzi samczyk i to jest samczyk niebieski, on wędruje do gołębnika rozpłodowego. 1032 hybrydowałem nawet na córkę. Wszystkie samczyki zostały przeniesione do gołębnika rozpłodowego. Natomiast jeśli wychodzi, daj Boże, znaczy zarówno samica, czy też samiec nakrapiany, on idzie na wojnę. Mhm. Ale generalnie są to gołębie, które się utrzymują później, czy selekcjonują się naturalnie? Selekcjonują się naturalnie. Miałem na początku swojej naszej kariery, po 1032, miałem 4 samczyki, które straciłem w ciągu jednego lotu. Akurat, Marcin, nie wiem, czy skojarzysz moment. Wyjeżdżaliśmy do Marcina Bochenka po gołębie. Pamiętam. Mój oddział jako jedyny w okręgu Szczecin wypuścił późnym popołudniem z 500 gołębie, gdzie tego dnia wróciło parę gołębi. Cały okręg stał do dnia kolejnego, czyli to był poniedziałek. Lot był kapitalnie łatwy, u nas był dramatyczny. I czterech braci zginęło po 10.32. Jeśli będzie, jest katastrofa. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby mieć gołębia na wszystkie odległości, żeby był świetny. Jeśli mamy normalne warunki, 10 gołębie po 10.32 funkcjonują, zdobywają czołowe konkursy. Może to być również pod wiatr. Natomiast jeśli są... No na niepogodę nie ma gołębia. Na niepogodę nie ma gołębi, no są tylko nietrafione decyzje prezesów czy tam kierowników do spraw lotowych. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie ciężkie warunki atmosferyczne potrafią skruszyć nie jednego twardziela,
a no gołębie, jak wiemy, no, był taki jedyny przypadek, może ja tutaj się też do tego przyczyniłem, no ale wszystkie pozostałe gołębie wróciły i nie wiem czy... No, jeśli pytasz, to skojarzyłem, bo to była bardzo ciężka podróż, ponieważ no, praktycznie przez większość drogi po prostu się nie odzywałeś, także ciężko się jechało. Nie, no pamiętam, że siedzieliśmy i kawę piliśmy, ja dzwoniłem cały czas tutaj, czy jakieś gołębie, bo od godziny w 4:30 one już zaczynały siadać, bo one się w okolicy tutaj w zachodniopomorskim już rozlokowały. No ale niestety te cztery sączyki, przyznaję się, zostały w terenie. Jarek, czym się kierujesz przy doborze gołębi do gołębnika rozchodowego? Maciej, no, jest to kluczowe pytanie w hodowli. Do tej pory sugerowałem się podpowiedziami, między innymi twoimi. Były to bardzo różne trafienia, bo w moim rozpłodzie, jak doskonale wiesz, są gołębie Marcina Bochynka i te, które zostały, one zostaną do momentu, aż już się wyczerpią i zejdą z tego świata. Natomiast troszeczkę zmieniłem swoje podejście do nabywania kolejnych gołębi. Ten moment, ten rok, czyli 23, będzie w mojej hodowli w tym sensie rozpłodowym bardzo kluczowym, ponieważ jest przewidziane do rozpłodu 5 gołębi, które jeszcze będą w tym roku w drużynie lotowej. Ale tylko dlatego ja naprawdę pół zimy rozmyślałem, czy je przeznaczyć już do rozpłodu, czy je przeznaczyć na wojnę. W związku z tym, że mam bardzo duże luki rocznikowe, przeznaczyłem je do boju. Z tą tylko różnicą, że po tych czołowych gołębiach chcę mieć dwa lęgi gołębi, które będą nadawały się do lotu. Jutro lub w środku tygodnia będą te jajka pozabierane i pozwolę im na nie się na drugie, które będę musiał dopasować. Nie wiem, co zrobię, jeśli nie będę mógł dopasować, ale dla mnie te gołębie są tak cenne, że ja muszę mieć ich więcej. I czym się Marcin, no, staram się nie patrzeć na nazwiska. Tak jak powiedziałem, swojej historii nabyłem od wielkich mistrzów gołębie, które nie sprawdziły się u mnie. No i nie zasługują na pobyt w moim maleńkim gołębniku rozpłodowym, bo moim celem jest mieć 12-13 par. W tym momencie mam 15. Które są to pary, które uzupełniłem już pierwszym narybkiem z gołębnika lotowego. Są to gołębie późno jesienne, które przeznaczyłem do rozpłodu. Jasne, no powybierałeś sobie takie perełki po tych wybitnych gołębiach, od których najwięcej wymagasz i które generalnie sprostały twoim oczekiwaniom. Natomiast no, również uważam, że to jest kluczowe, aby gołębnik rozpłodowy zasiedlały zasłużone lotniki. To jest chyba najkrótsza droga do sukcesu. Aczkolwiek no wiadomo, jakoś trzeba sobie te gołębie z tego całego stada wybrać. Czyli rozumiem, że generalnie taką podstawową sprawą, na którą zwracasz uwagę, są po prostu wyniki lotowe tego gołębia. Absolutnie tak. Nie wyznaję, bo może nie rozumie teorii oka. Wiem, jak powinno oko wyglądać, jak mam swój wzór oka gołębia, który mi się bardzo, bardzo podoba. Nie dostrzegam tam w tym oku nic, co wiem, że to jest coś, gdzie różni się absolutnie, ale ja nie widzę tam jakichś szczególnych szczegółów, które wpływają na rozrodczość danego. Słuchaj, no jeżeli wyniki potwierdzają twoją teorię, że to nie oko leci, no to... Nie, to
Twój tata, świętej pamięci, miał zasadę, którą ja pamiętam. To nie jest tak, że ja odrzucam teorię oka. Bez oka nie ma ptoka. Tata właśnie zawsze mówił, bez oka nie ma ptoka. Może kiedyś będę miał chwilę czasu w związku z tym, że jestem naprawdę zajęty bardzo mocno zawodowo na gołębie. Mam niewiele czasu, aczkolwiek pełne zrozumienie mojej rodziny i tak zrozumienie pozwala mi, że w sezonie lotowym, mieszkając w Szczecinie, a gołębie są 100 km od Szczecina, staram się w czwartek już przyjeżdżać do gołębi, czyli obloty wdów i wdowców są pod moją kontrolą. Ostatnie karmienia, czyli czwartek, cały piątek i sobota są wykonywane przeze mnie. Płynnie przeszedłeś do tematu, generalnie mówiąc, że oblatujesz wdowy i wdowce, no czyli rozumiemy wszyscy, że lotujesz metodą wdowieństwa. Jaka to jest metoda wdowieństwa? Czy to jest metoda wdowieństwa klasycznego, czy totalnego? W momencie, kiedy przeszedłem na wdowieństwo, zaczęły się moje sukcesy. I to jest taka naprawdę ogromna cezura, bo do tej pory latałem w sposób klasyczny i te wyniki były, ale nie były satysfakcjonujące mnie. W momencie, kiedy przeszedłem na wdowieństwo klasyczne, totalne, bo lecę zarówno samcami i samicami, poziom zdecydowanie podniósł się i powiem tak, jak nie wyobrażam sobie latania bez systemu elektronicznego, tak nie widzę powrotu do gniazdówki. To jest wielkie nieporozumienie. Zabawa naprawdę jest z wdowieństwem. Taka prawdziwa zabawa sportowa. Mamy tak dużo możliwości, jest to tak fajne, tak w sumie lekkie. Tyle można modyfikować, a przy gniazdówce, no co? No jesteś generalnie człowiekiem sportu. Zawsze lubiłeś jakieś tam konkurencje sportowe, nie tylko związane z gołębiami. Chodzi mi o to, że uważasz, że treningi i przygotowanie takie sportowe do lotu gołębia jest istotne, czy raczej to drugoplanowe? Macie, no, absolutnie, tak jak bez ptoka. Bez oka nie ma ptoka, tak bez treningu nie ma mistrza, także... To teraz powiedz jeszcze, jak trenujesz swoje gołębie przed sezonem lotowym i w czasie sezonu lotowego? Jest to uzależnione od warunków atmosferycznych, jakie panują w naszym regionie, ale staram się przed lotami około 10 razy wywieźć gołębie, głównie nacisk kładę na gołębie jedno- i dwuletnie. W związku z tym, że w ostatnich 2 latach mam duże problemy z utrzymaniem stada młodych w zdrowiu. Nie wiem, wydawało mi się, że wiele wiem. Trochę zmienię swoje podejście, zdecydowanie zmienię podejście w tym roku do gołębi młodych, no ale roczniaki są wywożone. W sezonie staram się do lotów 500 km wywieźć maksymalnie 2 razy. Często bywa tak, że jak już widzę pogodę, śledzę już od niedzieli, jak gołębie przylatują, to już staram się patrzeć, spoglądać na pogodę, co będzie za tydzień. Więc są wywożone maksymalnie 2 razy. Zdarza mi się, że jest to raz. Natomiast po pierwszym maratonie już odpuszczam. W ogóle gołębi nie trenuję, tylko lecą tak. Mhm. Jarek, a powiedz jeszcze, jak prowadzisz gołębie, jeśli chodzi mi o system karmienia? Czy generalnie są to karmy tak zwane grube, czyli z nasionami strączkowymi? Czy to jest pełne koryto, że tak powiem? Czy karma jest na wydział? Czy
gołębie w dniu powrotu, zaraz po locie są karmione, czy odczekujesz, no jak to wygląda? Tutaj nie będzie to zbyt odkrywcze z mojej strony, gdy powiem, że karmienie to jest plus sprawy. No tak. Oprócz zdrowia, super genu, gołębi. To jest sprawa kluczowa. Niestety nie udało mi się tego jeszcze opanować w stopniu zadowalającym, ale myślę, że jestem na dobrej drodze. Gołębie, większość hodowców przekarmia, go naprawdę nie potrzebuje tak dużo jedzenia, ponieważ go ma wyjątkową zdolność do regeneracji. Do przyrostu masy, i to jeśli gołąb jest zdrowy, to naprawdę dzień, dwa dni zupełności mu wystarczy, aby tą masę złapać. Nie robię nic szczególnego, jest po powrocie gołębie czekają na jedzenie około godziny. Około godziny to, co robię. A nie jest to w zasadzie żadna tajemnica, to staram się podać im jako posiłek gryt z węglem, że dużą ilość węgla. Po godzinie gołębie są karmione. Zależy, czy to jest 300, czy 500, czy jest ciężki, łatwy lot. Najczęściej robię tak wszystko, żeby już w osobnych godnikach rozdzielone gołębie, żeby się najadły, nie żeby jadły wspólnie. Tego staram się unikać. Jest to dietetyczna karma, zresztą taką staram się do środy karmić, oprócz wieczora w niedzielę, gdzie jest zupełnie inna karma podana. Do środy, od środy zaczynamy się, to już oczywiście nie jest maraton i ten tydzień nie jest zdecydowanie skrócony, no to staram się karmić te gołębie. Rozumiem, że w niedzielę wieczorem jest to karma wysokobiałkowa, tak? Generalnie... Tak, jest to karma wysokobiałkowa i to jest w zasadzie jedyny moment, gdzie zdarzają się jakieś rośliny strączkowe. Najczęściej w związku z tym, że doskonale wiem o tym, że gołąb wymęczony, no po co ma tracić jeszcze energię na to, żeby ten groszek czy peluszkę z cokolwiek innego tracić energię, trawić godzinami. Ja podaję białko zwierzęce i sprawa jest. Tutaj musimy nadmienić, że Jarek jest głównym i jedynym przedstawicielem na Polskę produktów marki Tauben Clinic z Essen. Te produkty u Ciebie i nie tylko u Ciebie w hodowli kapitalnie się sprawdzają. Mówiąc, że używasz białka zwierzęcego, myślisz tutaj o swoich produktach, tak? Tak jest. Ja generalnie, możecie koledzy, koleżanki nie wierzyć, ja latam na produktach z Tauben Clinic. To jest wszystko. To jest najlepsze. Lecę na tym. To jest najlepsza reklama. Jedynie, nie było to zamierzone. Oczywiście oni nie mają probiotyków, mają prebiotyk świetny, no to pewne produkty trzeba po prostu uzupełnić. To jest wszystko. A Jarek, to jest bardziej hodowla prowadzona, wiesz, w sposób naturalny, czy nie wyobrażasz sobie na przykład lotowania bez suplementów takich medycznych, stricte, no chodzi mi generalnie o to, czy używasz antybiotyków w trakcie sezonu lotowego? Znaczy nie. I coraz mniej. Środki czysto chemiczne w sezonie, poza kuracjami jesiennymi, wielkosennymi, w sezonie zdarzają mi się dwa, maksymalnie do trzech razy. Jest to głównie uzależnione od tego, czy nie zauważam jakichś symptomów nadchodzącego problemu. Staram się i uwierzcie wszyscy w to, że jednak suplementacja
przez środki naturalne, niedoceniany propolis i tak dalej. Sam tego nie potrafię zrobić. Nabywam od swoich kolegów, ale to jest petarda. W zeszłym roku to był pierwszy rok, gdzie stosowałem propolis i jestem, między innymi, jestem bardzo zadowolony. A jeszcze jakieś inne produkty pszczelarskie też? Nie, tylko propolis. Na chwilę obecną propolis, tak. Mhm. A czy suplementacja w sezonie przedlotowym, to znaczy jak wygląda suplementacja w sezonie przedlotowym? Chodzi mi o to, czy te same produkty tak, są w składzie? Wiem, do czego zmierzasz. Ta suplementacja jest u mnie przez cały rok, tyle że w zdecydowanie mniejszych proporcjach. Artrowet jest świetnym środkiem nawet na napierzenie, więc nie wyobrażam sobie. Amotin jest doskonałym aminokwasem, nie wyobrażam sobie bez latania. J-Eisen, podanie zimą przez 2-3 dni, to mam gołębie, puch jest biało w gojniku, że odnoszę wrażenie, że jakby tam kuna, nie daj Boże, zagrasowała. Wszystkie, bo do mnie jest wykonywanych druga połowa marca, kwiecień to już będzie szczyt zakupów produktów Tauber Clinic. Ja wszystkim kolegom tłumaczę, mówię, za pośrednictwem również tego filmu chciałem to powtórzyć, że krzywdę sobie robimy. Robimy sobie, a przede wszystkim gołębiom, ponieważ no, w Tauber Clinic jest taka zasada, lepiej mniej niż więcej. Ja ją to jest sztandarowa zasada, wyznaję, którą każdy hodowca powinien wyznawać. No i tłumaczę im, chłopaki, no trzeba mniej, trzeba przyzwyczajać. U mnie przez cały rok te podstawowe produkty są stosowane. A artrowe to jest w ogóle mega środek, ponieważ on zapobiega chromemu skrzydłu i to koledzy, którzy zakupują, potwierdzają to. No, ilość białka tak, tam w białku zwierzęcego jest tak duża, że widać od razu po gołębiu zmianę. Jeśli to był ciężki lot, no to on szybko stawia je na nogi. Czyli generalnie wyznajesz zasadę szybko odbudować gołębia i później przygotowanie energetyczne do kolejnych wyścigów, tak? Absolutnie tak. Jak najszybciej go postawić na nogi, później dać mu regenerację, wypoczynek i ostatnie trzy karmienia, powtarzam. Mhm. W zależności. Odległość to jest mała miki. Przede wszystkim trudność przewidywanego lotu. Jest to uzależnione, co w tym momencie dostaje. A ta suplementacja, uwierzcie mi, to jest trochę kreatyny, białka, prebiotyków. I to jest prawie stopno. Oczywiście jakieś witaminki, ale to nie. Kręcimy ten film po to, żebym swoje produkty reklamował. I to jest no, przede wszystkim aminokwasy i probiotyki, białko. No nie da się szczerze pogadać o hodowli bez opowiadania o tym, jak ją się prowadzi. No także dlatego stąd. Miał być szczerze, więc co potrafię wyjaśnić, to wyjaśniam. Jarek, powiedz. Jak jest liczny twój oddział, w którym lotujesz? No tutaj robi się powolutku mały problem. W tej chwili jeszcze nas jest około 120, ale było nas blisko 160. I jak myślisz, z czego wynika ten problem? Są dwa problemy. Jeden jest związany z wędrówką ludów. Czyli notoryczne próby szukania oddziału, w którym się leci, zmiany tego oddziału tylko po to, żeby osiągnąć lepszy wynik i przy okazji namawianie kolegów, ażeby odeszli. A druga przyczyna, no to względy ekonomiczno-demograficzne, tak bym to określił. Starzejemy się. Nie ma młodych hodowców. Nie ma młodych hodowców, bo u mnie w sekcji jest naprawdę, jest nas 20, około 5, no to myślę, że 5 jest młodszych ode mnie. No. Nie, no to młode chłopaki w sumie. A no tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. No.
A oddział liczy w sumie? W tym momencie jest około 120 hodowców. Powiedz mi, bo też... Nie jesteśmy najmniejsi, ale byliśmy największym oddziałem w naszym okręgu. No, straciliśmy wielu hodowców. No, z okręgu Szczecin jest wielu hodowców, którzy po prostu osiągali super, super wyniki na przestrzeni ostatnich lat i to na listach ogólnokrajowych i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, żebyś powiedział nam, w jakiej konkurencji musisz się borykać ze swoimi wynikami, żeby takowe osiągnąć. Oj, konkurencja mam moim zdaniem bardzo zasta. O okręg. No tak, latamy w każdy możliwy sposób, czyli zaczynamy od, ścigamy się w oddziele, w rejonie, okręgu i regionie. Jeśli chodzi o nasz okręg, no to mamy mnóstwo zacnych kolegów, którzy mają super wyniki, z którymi no coraz ciężej wygrywać. Dlatego naszego sportu też musimy mieć trochę szczęścia, żeby to wszystko pospinało się i żeby mieć te jakieś satysfakcjonujące nas wyniki. Ja czekam na wyniki. Tym moim marzeniem jak każdego są wyniki ogólnopolskie. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się zrealizować ten cel. No ale kolegów bardzo mam duże obawy. Nie wiem, czy mogę wymieniać te nazwiska, ale normalna sprawa. W naszym rejonie jest paru hodowców w rejonie, czyli połączone oddziały Trzebiatów i Goleniów. Szczególnie mam obawy, konfrontuję swoje wyniki z hodowcami z Goleniowa. Tutaj wymieniłbym kolegów Wiśniewskich, którzy mieli kiedyś super, super wynik Mistrzostwa Polski w kategorii C, ale zostali odrzuceni. Kolega Paweł Dobrodziej, Darek Nowak. No jest ich kilku, których naprawdę deprzą mi po piętach i mam poważne obawy. A jeśli chodzi o okręg, to jest ich tak dużo. Najbardziej chciałbym rywalizować z naszym arcymistrzem okręgu, hodowcą chyba w całej historii okręgu Szczecin, który wydał olimpijczyków, to jest nasz Artur Spyrzyc. Zambrzycki. Tak, Zambrzycki, który no, jest hodowcą bardzo, bardzo, bardzo mocnym i który posiada w swojej hodowli niezliczoną ilość gołębi pochodzących ze wspaniałych głów i to wcześniej czy później zrobi ogromną robotę. Nie wiem, jak długo przy nim wytrzymam, no ale wymieniamy się swoimi miejscami na pudle. No zobaczymy, jak dalej będzie. Na razie jest taki lekki, jeśli oczywiście marzeniem każdego jest mieć mistrzostwo olimpijskie. Tutaj zapewne nigdy nie uda mi się tego osiągnąć, co Artur osiągnął. Natomiast w okręgu będę starał się przysporzyć mu kłopotów, w sensie, żeby z łatwością słyszę, że nigdy nie osiągniesz wyniku olimpijskiego, jakoś nie wchodzi mi w ucho. No. Musi. Nie, to jest przedsięwzięcie tak dalekie. Musisz, Marcin, oraz słuchający nas muszą zrozumieć, mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma przez cały tydzień, tylko w sezonie lotowym. Jeśli obowiązki moje pozwalają mi, a staram się tak to wszystko robić, aby już ten czwartek być tutaj przy tych gołębiach, ale hodowla gołębi, lotowanie odbywa się przez cały rok. Już, absolutnie to nie jest tak. To nie jest moja teoria, to jest teoria, którą stworzyli wybitni hodowcy.
mnie tu nie ma. Ja muszę polegać na osobach, które mnie tutaj zastępują. Mam monitoring, ja widzę te gołębie, jak trenują, ja widzę te gołębie, jak siedzą sobie w gołębnikach, ale nie czuję tego, podczas karmienia, nie czuję jak one wyglądają, jak patrzą na ciebie, czy chcą ci przekazać jakąś informację. Tego mi brakuje i... A że gołębie pokazują to... One z tobą rozmawiają i wyraźnie, jak tutaj rzadko mi się zdarza, ale obejrzałem filmik z udziałem znanego hodowcy, wyśmienitego Cezarego Hałata z Chełmży, który powiedział, też nie jest to odkrywcze dla wielu, ale no wspaniałą rzecz, że ludzie słuchają, ale tylko słuchają, nie rozumieją tego, co autor miał na myśli, nie wyciągają tej kwintesencji z danego problemu. Tak jest w każdej dziedzinie, prawda? Tak, to jest w każdej dziedzinie. Także reasumując, jestem zdany na tą osobę, która tutaj w tym momencie pracuje. A to jest największy problem dla mnie, ponieważ no, osoby się zmieniają, ja staram się nie, szukają jakichś innych rozwiązań. Po prostu osobie, która w tym momencie u mnie pracuje, całkowicie zaufałem, wolałbym tu być, ale moja droga no, wygląda tak, że mieszkam w Szczecinie, gołębie mam tu i ta sytuacja nigdy nie ulegnie zmianie. Już miałem koncepcję, żeby w Szczecinie mieć gołębie. Nie. To jest jedyna słuszna w moim przypadku koncepcja hodowania gołębi. Jarek, opowiedz jeszcze, z kim przychodzi ci rywalizować? Czy to Artur Zambrzycki jest głównym i jedynym rywalem, czy jeszcze? Nie, no w każdym z oddziałów mamy naprawdę wybitnych hodowców. Wymieniam tych, których personalnie znam, bo jest wielu hodowców świetnych, których osobiście nie znam, bo jesteśmy na dzień dobry, tak się znamy, ale nie mamy żadnych relacji, ale w Stargardzie jest przegość naprawdę acy mocny hodowca, który leciał doskonale, gdy ja jeszcze samca od samicy nie odróżniałem. To jest Andrzej Kurman, który jest jego hodowla. Początki serdecznie jest to przyjaciel pana Kachlera. Tak. To są no tutaj nieskromnie powiem, że i w hodowli Artura Zambrzyckiego, i w hodowli Andrzeja Kurmana również zamieszkują gołębie z gołębnika z plebiscytowej, czyli pana Marcina Bochenka. Te gołębie naprawdę robią furorę w całej Polsce, jeśli chodzi o wyniki lotowe. No, czego ty jesteś przykładem? Jarek. Ale to jest w Stargardzie. Jeszcze mam takiego od serca dobrego przyjaciela, który niejednokrotnie dołożył mi w zeszłym roku również. No to jest Zbyszek Rodak, który jest arcyhodowcą. Tak szczerze i bezgranicznie kochającym gołębie, że trudno mi sobie wyobrazić, że można bardziej gołębie kochać. Jest to wyjątkowy hodowca, którego hodowla jest na arcywysokim poziomie, któremu jak najlepiej życzę. Przyłączam się do życzeń. Zainteresowani czy niezainteresowani generalnie wiedzą, jaka jest aktualna sytuacja Zbyszka Rodaka, co nie zmienia faktu, że no, wypada naprawdę wymienić go w gronie najlepszych hodowców w okręgu Szczecin, no bo tak absolutnie po prostu jest. Absolutnie. Jarek, mówiąc, jeszcze wracając do tematu hodowli, bo trochę odbiegliśmy, lotujesz totalnym wdowieństwem. Interesuje mnie, jaka płeć u ciebie bardziej się sprawdza? Chodzi mi o to, czy lecą lepiej samce, czy samce? Generalnie bardzo lubię samce.
Ale nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że je bardzo lubi Zbyszek Rodak. Ale u mnie robotę robią samice. Samice są powtarzalne. Te samice, wydaje mi się, przynajmniej część z nich doskonale rozumiem. Potrafię zajrzeć im w oko i wiem, jaki mają nastrój. Wiem, znam je na tyle, że wiem, na jaką pogodę je typować. Samice u mnie robią robotę i są doskonałe. Aczkolwiek ładniejsze są samce. Ale zdarzały się w tej hodowli też samce wyjątkowe, bo pamiętam, które naprawdę super latały, ale... No... To nie jest tak, że samce u mnie nie lecą, z tym, że ich kariera nie trwa tak długo i nie jest aż tak bardzo spektakularna, jak kariera i wyniki samic. Te gołębie, o których wspominałeś wcześniej, czyli 801, ze względu na to, że to są jeszcze czynne zawodniczki, że tak powiem, nie będziemy mówili o numerach tych gołębi, ponieważ no, różne rzeczy się w życiu zdarzają. Natomiast te najlepsze gołębie, które Tobie przysporzyły największej satysfakcji, to są samice, tak? To są samice. Ja tu chciałem właśnie podkreślić, że 801 jest to 50% Grzesik od Andrzeja Warchoła i 50% samica, którą dostałem od Ciebie w prezencie. Tak, samica. Mhm. A traktujesz je jakoś wyjątkowo w trakcie sezonu lotowego, czy po prostu wiesz, masz jakąś metodę na to, żeby one szybciej wracały do domu, czy są traktowane tak jak samce, aczkolwiek wybijają się lepiej? Nie. Nie są traktowane i nie są prowadzone tak samo. Samica po to, żeby zwyciężać, nie potrzebuje tak dużo jak samiec. Zdarzają się hodowle, gdzie samce, jak już zaczną bić, no to biją jeden za drugim. U mnie też tak jest, natomiast nie jest to rozciągnięte w czasie i samice u mnie dostają inne jedzenie. Nie mają celi. Siedzą sobie cały dzień w wolierze, na dworze. Czy jest upał, czy jest ulewa. Są zamknięte, gołębnik jest zamknięty. Biedne nie mogą wejść do środka. Siedzą cały dzień na powietrzu. Zbóje w gołębnikach siedzą sobie w celach, tylko buczą. No uwielbiam, wiem, jak sobie siedzą w celi i buczą, zachowują się jak lwy na sawannie. Wiem, że powinno być dobrze. Jeśli przy oblocie robią się pszczółkami, to znaczy latają każdy w innym, w nieładzie, nie w szyku bojowym tylko, bo one nie są trenowane w żaden sposób flagą, samice owszem. Tyle, że one zdarzało mi się, że samice z różnych powodów tylko raz dziennie były oblatywane, ale one po prostu ich nie ma. Lecą pół godziny, ich nie ma żadnego siłowego oblotu, wchodzą, zamykamy sprawę, są przeganiane szybciutko do gołębnika swojego docelowego, w którym siedzą przez cały tydzień. I... Pojawiają Ci się jajka w czasie sezonu lotowego u samic? Byłbym nieszczery, umówiliśmy się na szczerość, że... Tak, są jajka i nie ma tego nagminnie, ale myślę, że w całym sezonie między 3 a 5 jajek. Ale przeszkadza to samicom, myślisz? Wiesz, czy zauważyłeś jakąś różnicę? Wolałbym, żeby do takiej sytuacji nie dopuszczać. Wolałbym, bo wiem, że nie jest to sytuacja książkowa. Wolałbym, żeby te samice jednak były spięte, nie były rozkojarzone. No ale to jest natura. Jak wszyscy wiemy, natura się nie da za mocno. I powiem tak, że tutaj głównie znoszą jajka samice, które tak są tak zwane, są to singielki. Singielki są to samice, które lecą z siodełka. To jest ten moment u Ciebie. Tak, to się nie spotyka. One są sparzone między sobą, jajka się notorycznie zdarzają. Są to samice, które są na spisie, niemniej jednak nie mają anteny.
przylatują, biegną do golnika gołębi młodych, bo one pozostały tam. Różnie bywa w każdym roku, od 10 do 18. Bywało, odbijam je w zegarze i to w zasadzie... Przenosisz na antenę, odbijam i zostawiam je tam, gdzie było mi bliżej, ale staram się je rozkładać po różnych gornikach po to, żeby one tam się jakoś zaklimatyzowały i chciały wejść. Co nie zmienia postaci, że po 9 pokusów potrafią robić. Samice, które nie mają samca, którego nie miały młodego, lecą 9-7 pokusów. Mało tego, bywa tak... I to są zazwyczaj młode gołębie. No to są roczniaki. Wszystkie są roczniakami, bo one zostały jesienią w gołębniku gołębi młodych, w związku z tym, że nie ma dla nich miejsca w gołębnikach lodowych. No, jest to... Akurat się umiałem, jakoś to tak dziwnie złożyło i balą wszystkie teorie biją w łeb. Czy po gołębiach, być może to jest jakaś dla nich dodatkowa motywacja, że one po prostu po przylocie zostają w stricte gołębnikach lotowych na jakiś tam okres? Nie, macie wtedy... jeszcze bywa tak, że z gołębnika rozpłodowego biorę samczyka i tam na... Chwil parę wyrzucam. Oczywiście staram się, tak. To jest jedyne u mnie pokazywanie singielką samczyka. Mm-hmm. Ale przed lotem również no, u mnie gołębie widzą się, ponieważ treningi, przynajmniej jeden trening, jeśli mam dwa treningi w tygodniu, no to pierwszy trening jest to tak zwany trening na głowę, czyli na psychikę, żeby te gołębie po trudnym locie potrafiły uspokoić się i żeby miały tą pewność, że wracają do gołębnika. Jest to około 30-30 km, gdzie są osobno wypuszczane. Samce, samice. Tak, natomiast na wysokości czwartku, piątku zdarzało mi się również soboty wywozić gołębie. Nie mówię tutaj o sobocie, bo tego nigdy nie zrobiłem, ale w piątek często bywa tak, że wypuszczam razem obydwie płcie, wracam, rozdzielam gołębie. No ale przed lotem, w dniu koszowania nie pokazujesz samic? Nie. Mhm. Nie mam tego komfortu czasowego, żeby to wykonać. Jeszcze mnie interesuje, kiedy kąpiesz gołębie w sezonie lotowym, to znaczy w jakie dni? Właśnie tak jak ty nauczyłeś mnie. 2 razy w tygodniu. Muszą mieć kąpiel. Z tą tylko różnicą, że nie wiem, czy odbywa się to w 100%, ale nie mam powodów nie wierzyć, że we wtorek kąpiel jest w wodzie letniej, żeby nie powiedzieć, że ciepłej, a w czwartek kąpiel. Bywają też, że w sobotę bywa tak, że potrafię wykąpać, ale to są już inne sprawy. Ta woda na drugim kąpaniu, podczas drugiego kąpania jest wodą zimną. Mhm. No, nasz kolega wspomniany Zbyszek Rodak potrafił nawet dosypywać lodu. No, dlatego powiedziałem, że to jest egzemplarz nie do podrobienia. Tak. Nie, no też wspaniałe wyniki, taką małą liczbą gołębi, to naprawdę zasługuje też na słowa uznania. Jarek, praktycznie mamy, myślę, w moim mniemaniu ogarnięty temat, jeśli chodzi o to, jak postępujesz z gołębiami i jak to wyglądało do dnia dzisiejszego. Natomiast interesuje mnie Twoje zapatrywanie na przyszłość. Jak sobie wyobrażasz, czy planujesz jakieś innowacje w hodowli, czy po prostu będzie się to tak bujało na takim poziomie i przy Twoim zaangażowaniu takim, jakim jest? Staram się co roku wprowadzać różnego typu zmiany, począwszy od przeróbek w gołębnikach, gdzie producent gołębników, który robił mi gołębniki, wyposażenie, pan Mieczkowski zresztą, robimy przeróbki w gołębniku jesienią i wyjeżdżając do mnie mówi: no ale co pan wymyśli na przyszły rok, co będziemy znowu burzyć to, co żeśmy dzisiaj zrobili? Nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o hodowlę, jeśli
sytuacja pozwoli na to, to będę starał się iść naprzód. Niemniej jednak na swojej drodze mam coraz więcej zakrętów, z którymi nie wiem, nie jestem pewien, czy będę mógł sobie poradzić. Tutaj głównie chodzi o osoby, którym mógłbym zaufać i które mogłyby tutaj zastępować mnie i prowadzić tą hodowlę w tym kierunku, którym wyznaczę. Mój zresztą dobry kolega i pielęgniarz tej hodowli prawdopodobnie w tym roku, jeszcze podczas sezonu, nie wiem, z różnych przyczyn będzie chciał mnie opuścić. Jestem w zasadzie w tym momencie bezradny i bez możliwości znalezienia kogoś w tak szybkim tempie. Jeśli nie znajdę rozwiązania w przeciągu paru miesięcy, no to będę zmuszony tą hodowlę zlikwidować, ponieważ nie zejdę z upatrzonej drogi, nie zejdę do poziomu sprzed 10 lat. Za dużo zainwestowałem serca i pieniędzy i tych możliwości, które mogłem w jakiś inny sposób spożytkować, żeby zejść o... Ja wiem, że czasami trzeba się cofnąć, żeby pójść do przodu, ale nie w tym przypadku. Tutaj ambicja mi nie pozwoli. To jest wyjątkowy temat. Tutaj chyba nie można się cofnąć. Trzeba iść, musi być wyraźny, większy lub mniejszy, ale progres. Musi być progres. Nie możemy stać. Nie wiem Marcin, co będzie dla mnie. Jestem właśnie akurat na świeżo po pewnych informacjach, które do mnie dotarły, w zasadzie doba, że mogę stracić człowieka, któremu ufałem. Ale takie jest życie i miałem tego świadomość, że mieszkając w Szczecinie, a mieć człowieka, który tutaj zawiaduje tym wszystkim, że może to się nagle urwać. Są przypadki losowe, złamanie nogi i tak dalej, choroby. Miałem tego świadomość, ale w momencie, kiedy miałem pracownika, uważałem, że jest fair, byłoby nie fair, żeby dywersyfikował się w jakiś sposób, czyli po cichu rozmawiał z jakimiś ludźmi, którzy mogliby mi ewentualnie pomóc. Tak nie jest, więc jestem nieprzygotowany. Zobaczymy, no ale mam jakiś rozum, jak to zawsze Tobie mówiłem, jak mieliśmy jakiekolwiek problemy. Trzeba będzie pomyśleć i rozwiązania. Rozwiązania są, to jest akurat zero-jedynkowe. Tak. Albo prowadzę hodowlę na przyzwoitym, mnie zadowalającym poziomie, albo ją likwiduję. Tak, to nie chodzi o to, żeby wiesz, co roku być mistrzem okręgu czy regionu, bo to nie jest łatwa sprawa, tym bardziej, że no, tak jak wspomnieliśmy, są hodowcy, którzy naprawdę mają ten komfort, że mogą obcować z gołębiami. I to jest najważniejsze, tak? Tak. Rozmawialiśmy przed chwilą, żeby poznać te gołębie, żeby widzieć. Ja naprawdę, te moje wyjątkowe samice, ja wiem, że tu jest akurat dużo łatwiej, bo one ze mną rozmawiają i one mi mówią o swoich potrzebach. Reszty nie znam. Może w tych jestem akurat zakochany i troszeczkę inaczej patrzę na te pozostałe gołębie, ale jak to nie kochać gołębia, który robi dla mnie wszystko? No jak? No tak, no bo to jest właśnie całe serce. Rozmawialiśmy w gołębniku, zresztą po tych gołębiach, te najważniejsze, te kluczowe gołębie zupełnie inaczej wyglądają, inaczej się zachowują niż te oczywiście, gołębie, tak. które robią robotę, ale nie taką wyjątkową. No wiadomo, że w każdej hodowli, wiesz, do pracy jest gołębi dużo, ale tych wyjątkowych, no jeszcze przed chwileczką rozmawialiśmy, że jest ich niewiele. Szczęściem w tej całej gołębiarce jest to, jeśli się trafi w swojej drużynie lotowej na powiedzmy 10 sztuk takich gołębi, które potrafią i lubią wygrywać, nie? Bo to też jest... Sprawa załatwiona. Tak, no i Jarek, ze swojej strony chciałbym Ci serdecznie podziękować za poświęcony mi czas. Ja chciałem podziękować za to, że zechciałeś mnie odwiedzić i nagrać ze mną taki film, który liczę na to, że to jest dla mnie zaszczyt, bo ja nie mam tytułów ogólnopolskich, nie mam olimpijczyków. Zrobię wszystko, żeby swój poziom podnieść na wyższy zdecydowanie poziom, ale nie wiem, czy jest mi to dane, bo czasami tak bywa, że
No znamy się nie od dzisiaj, ja wiem, że ty będziesz stawał na głowie. Zrobię wszystko, żeby podołać temu zadaniu, ale jak będzie, no to najbliższe miesiące pokażą. No ale jestem zawsze strony, ponieważ no, daj spokój. To nie chodzi o to, że trzeba jak gdyby wystawiać na piedestał tylko mistrzów Polski, ponieważ oni no jak gdyby bronią się swoimi wynikami i tak dalej. Moim zdaniem i konceptem portalu Pigo Online jest to, żeby przedstawiać bliżej postaci hodowców, którzy naprawdę kochają to co robią. A jak widać na twoim przykładzie, nie trzeba z gołębiami przebywać 7 dni w tygodniu. Aczkolwiek myślę, że tą miłością, którą obdarowujesz swoje gołębie, mógłbyś się podzielić jeszcze z kilkoma kolegami. Także Jarek, takim akcentem chciałbym zakończyć. Oczywiście życząc tobie, żeby wszystkie nękające cię problemy do tej pory odeszły w zapomnienie, no żebyś albo, no nie, no ty musisz znaleźć po prostu kogoś, kto będzie po prostu się tymi gołębiami zajmował podczas twojej nieobecności. Jak widać, do tej pory wygląda to imponująco, dlatego no, z takimi życzeniami chcecie zostawić, no i pożegnać. Tak, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobry lot. Dobreczka, dobry lot.